Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Zapraszam Was na moją recenzję lokalizatora GPS, GSM oraz Wi-Fi OrloTrack 1 Pro. Razem z lokalizatorem OrloTrack 1 Pro od Orlo otrzymujemy zestaw startowy T-Mobile'a, który musimy zarejestrować, doładować i uruchomić pakiet internetu. Na miesiąc około 5 GB jest potrzebne, żeby w pełni wykorzystać lokalizator na przesyłanie powiadomień, alarmów itd. Dodatkowo dostajemy smyczkę na klucze od Orlo i informacje, gdzie znajdziemy szczegółowe instrukcje obsługi do wszelkich urządzeń marki Orlo. Na opakowaniu kilka informacji, jedną z nich to taka, że urządzenie jest odporne na zachlapania. Na zachlapania, tak więc można zamontować na przykład w podwoziu. Dodatkowo mamy przycisk antysabotażowy, 10 000 mAh pojemności akumulatora, mikrofon, czyli możemy podsłuchiwać, co się dzieje dookoła urządzenia, oraz informację dosyć istotną, czyli jak jest pozycjonowane nasze urządzenie według GPS, LBS oraz Wi-Fi. Tak więc w pełnym możliwym zakresie jesteśmy w stanie lokalizować przedmioty, do których przyłączymy właśnie nasz lokalizator. W zestawie otrzymujemy oczywiście lokalizator, adapter, czyli zasilacz, zasilacz USB, do którego podłączamy kabelek USB, micro USB znajdujący się w zestawie, i nasz lokalizator, najlepiej jakbyśmy na samym początku przez 8 godzin ładowali, w ten sposób naładujemy w pełni. Dodatkowo dostajemy taką specjalną płytkę, którą możemy przyczepić za pomocą specjalnych mocnych taśm do elementów niemetalowych, a następnie lokalizator możemy przymocować za pomocą magnesu neodymowego, jaki jest zainstalowany w lokalizatorze, do tej płytki. Tak więc możemy zamontować lokalizator dosłownie wszędzie. Oczywiście otrzymujemy instrukcję skróconą, gdzie mamy specyfikacje, informacje o 30 dniach pracy w pełnym zakresie lokalizatora. Oczywiście w jaki sposób konfigurujemy nasze urządzenie przy pierwszym uruchomieniu, czyli wysyłamy komendy z naszego smartfona za pomocą SMS do lokalizatora, żeby skonfigurować połączenie internetowe. Dodatkowo aplikacja na Androida, iOS, Track Solid, która umożliwia nam właśnie lokalizowanie naszego urządzenia, przeglądanie historii, i to wszystko działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak więc na samym początku odchylamy specjalną klapkę plastikową, podłączamy kabel micro USB z końcówką, następnie adapter, czyli nasz zasilacz, podłączamy do gniazda zasilania i zostawiamy na 8 godzin, żeby w pełni doładowało się urządzenie. Wskaźnik naładowania baterii na pewno nam tutaj pomoże. Moje urządzenie jest w pełni naładowane. Tutaj mamy też taki specjalny przycisk, który będziemy musieli uruchomić, aby urządzenie zaczęło działać. Wskaźnik baterii, dookoła nic innego nie ma, z przodu wskaźnik diodowy i mikrofon. Od spodu przycisk antysabotażowy, który poinformuje nas, jeżeli ktoś odłączy urządzenie na przykład od karoserii samochodu, czy też podwozia, czy też innego elementu. Specjalna płytka, zobaczcie, bardzo mocno przylega. W tym momencie przycisk antysabotażowy jest przyciśnięty. Gdyby ktoś odłączył, odłączy się i poinformuje nas w platformie www, czy w aplikacji, czy też SMS-owo, zależnie jak skonfigurujemy. Można też skonfigurować tak alarm antysabotażowy lub wibracji, że urządzenie do nas po prostu zadzwoni. Będziemy mogli odebrać i będziemy słyszeć, co się dzieje dookoła. Kartę SIM włożymy teraz do urządzenia i skonfigurujemy. W rogu mamy specjalną wypustkę, można paznokciami próbować otworzyć, ale lepiej wykorzystać element plastikowy lub kartę kredytową, podważając, i w tym momencie dostajemy się do gniazda karty SIM w pełnym wymiarze. Kartę oczywiście wsuwamy, karta musi być doładowana, musi być możliwe wysyłanie SMS-ów, połączeń telefonicznych i oczywiście około 5 GB internetu na miesiąc. Przełącznik tutaj przesuńmy na on i w tym momencie urządzenie jest już uruchomione. Żeby włączyć teraz cały lokalizator, cały system, przyciskamy ten mały tutaj przycisk, który znajduje się pod zaślepką, przez około 4 do 5 sekund, aż dioda zacznie świecić na czerwono. OK, świeci i w tym momencie oczekujemy około 10 sekund, aż zacznie mrugać powoli. Teraz szybko mruga, czyli szuka sieci, teraz powoli zlokalizował sieć, zalogował się i po około kilku minutach przestanie mrugać nam dioda, to oznacza, że urządzenie już jest w pełni zalogowane do sieci i już działa. Tak więc możemy je zamontować dosłownie wszędzie.
Warto zwrócić też uwagę na to, że Orlo posiada w swojej ofercie specjalny adapter micro USB z zabezpieczeniem akumulatora przed rozładowaniem, dzięki czemu gdy podłączymy to urządzenie pod instalację elektryczną naszego samochodu albo bezpośrednio pod akumulator, albo na przykład pod specjalny przewód ACC, akcesory, to w tym momencie nasze urządzenie będzie cały czas doładowywane przez port micro USB. Fajna sprawa, warto rozważyć ewentualną instalację takiego urządzenia, które zabezpieczy nasz akumulator przed rozładowaniem. W przypadku instalacji 12-woltowej jest to 11,6V, w przypadku instalacji 24-woltowej jest to ponad 23V napięcia. Tak więc jeżeli tylko do tego poziomu dojdzie napięcie na naszym akumulatorze samochodowym, to zostanie rozłączone dalsze ładowanie naszego lokalizatora. Myślę, że jest to bardzo ciekawe opcjonalne rozwiązanie dla osób, które będą zainteresowani właśnie takim dodatkowym podłączeniem i nie martwieniem się o tym, że urządzenie będzie trzeba raz na jakiś czas doładować. Pierwszą konfigurację urządzenia wykonujemy za pomocą naszego smartfona, wysyłamy 3 SMS-y, pierwszy z ustawieniami APN, następnie serwer lokalizacji i jej numer SOS, czyli nasz numer telefonu, dopisujemy do specjalnych numerów obsługujących nasz lokalizator i tak samo otrzymujący powiadomienie z lokalizatora SMS-em, gdy takie oczywiście ustawimy. Szereg różnych komend, jakie możemy wysyłać z naszego smartfona na nasz lokalizator, jest dostępnych razem z opisem, z przykładami, w pełnej instrukcji dostępnej na stronie Orlo. Ja tutaj wykorzystałem niemal wszystkie, tak żeby pokazać Wam, jakie wyniki otrzymujemy w postaci zwrotnego SMS-a z naszego lokalizatora. Tak więc możemy lokalizować oraz wiedzieć, co się dzieje z naszym lokalizatorem bez problemu za pomocą komend SMS-owych. Nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, ale przez wielu używane jako główne, jeżeli chcą tylko raz na jakiś czas dowiedzieć się, co się dzieje, gdzie jest lokalizator. Lokalizator Orlo Track 1 Pro jest wyposażony w silny magnes neodymowy, tak więc możemy zamontować urządzenie do metalowych elementów naszego samochodu, na przykład w komorze silnika. Bez problemu możemy oczywiście urządzenie włożyć sobie do schowka głęboko, tak że będzie bardzo dobrze wykrywana lokalizacja GPS oraz GSM. Następna sprawa, urządzenie oczywiście możemy chwilowo lub też przygodnie podłączyć sobie do dowolnego elementu podwozia, czy też po prostu w schowku, na przykład tam, gdzie wymieniamy sobie żarówki w tylnej części pojazdu, czy też w innych miejscach, gdzie tylko nam się zamarzy. To już jest kwestia nasza, gdzie zamontujemy nasz lokalizator, tam, gdzie będziemy oczywiście chcieli. Gdy tylko urządzenie będzie skonfigurowane wstępnie, instalujemy aplikację Track Solid na naszym systemie operacyjnym Android lub iOS w smartfonie i rejestrujemy swoje nowe konto użytkownika, do którego będą przypisywane nasze lokalizatory, bo możemy tych lokalizatorów mieć znacznie więcej niż jeden. Tak więc wstępna konfiguracja, zezwolenie na różne uprawnienia w systemie operacyjnym naszego smartfona. Tak jak widzicie, aparat, lokalizacja i pamięć. I w tym momencie możemy kliknąć rejestracja i zarejestrować swoje nowe konto, podając adres e-mail. Następnie otrzymamy na adres e-mail specjalny kod weryfikacyjny oraz oczywiście hasło wprowadzamy i potwierdzamy, powtarzamy je do naszego nowego konta, które tworzymy. Tak wygląda e-mail, jaki otrzymamy z kodem. Ten kod wprowadzamy w aplikacji. Oczywiście Wy dostaniecie inny kod, to jest tylko przykładowy. W ciągu 30 minut ten kod wprowadzamy w aplikacji i nasze konto zostanie aktywowane i będziemy mogli do naszego konta dodawać różne lokalizatory GPS, jakie tylko będziemy montować w naszych samochodach. Może to być oczywiście jedna sztuka, albo i wiele. Ja już konto mam zarejestrowane, w związku z czym zaloguję się adresem e-mail, hasłem oraz zapamiętam sobie swoje konto, dzięki czemu nie będę musiał za każdym razem podawać loginu oraz hasła. Ja już swój lokalizator mam dodany do aplikacji, ale w Waszym przypadku klikacie po prawej stronie u góry przycisk i dodajecie nowe urządzenie, wprowadzając adres e-mail, który jest na naklejce Waszego lokalizatora. Wprowadzamy, dodajemy urządzenie i urządzenie zostanie wyświetlone na mapie i od tego momentu będziecie mogli za pomocą aplikacji śledzić właśnie swoje urządzenie. Tak więc to jest bardzo istotna sprawa. Nie tylko będziecie mogli śledzić urządzenie na bieżąco, podglądać mapkę Street View, a dokładnie obrazki Street View, żeby widzieć, gdzie w danej chwili jest nasze urządzenie, ale także włączyć korki, czyli natężenie ruchu i widok satelitarny. Tak więc bardzo bogata aplikacja, która umożliwia nam śledzenie naszego urządzenia tam, gdzie ono w tej chwili właśnie jest. Dodatkowo mamy informację o stanie naładowania urządzenia, ilości satelit, ale
co bardzo istotne, możemy podglądać historię przejazdów naszego lokalizatora. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Wystarczy wybrać odpowiedni zakres czasowy, włączyć i w tym momencie będziemy widzieć, jak to urządzenie w danym czasie po prostu się poruszało. Wybierzmy sobie tutaj na przykład precyzyjnie, możemy oczywiście wprowadzić datę 21, jakąś godzinę wybierzmy poranną, o, na przykład od godziny 3, może być 05, następnie wybierzmy czas zakończenia, też na przykład 21. Wybierzmy sobie tutaj, o, na przykład 22.06, ok, czyli taki przedział czasowy. Potwierdźmy i w tym momencie z serwera zostaną pobrane dane, które możemy sobie po prostu przejrzeć. O, droga na przykład z Nowy Wiśnicz do Katowic, tak więc zobaczmy, jak to wygląda. Włączamy sobie, widzimy czasy, które są logowane i możemy oczywiście szybciej, wolniej, a na mapce będziemy mogli za pomocą zwykłej mapy lub też mapy satelitarnej, możemy sobie tutaj dokładnie podejrzeć, o której godzinie samochód ruszył, dokładnie wszystko widzimy, więc jest to naprawdę bardzo komfortowe podglądanie działania naszego lokalizatora, czyli przejazdu na przykład samochodu, czy też innego pojazdu. Sam lokalizator nie musi być zamontowany w samochodzie, może być zamontowany do dosłownie każdego przedmiotu, albo na przykład włożony do plecaka, torby, czy czegokolwiek innego. Na przykład możemy śledzić paczkę, którą wysyłamy z punktu A do punktu B kurierem, żeby wiedzieć dokładnie, w którym miejscu jest w Polsce, aż dotrze oczywiście do miejsca docelowego, tak więc mamy naprawdę spore możliwości wykorzystania lokalizatora. Możemy za pomocą suwaka przesuwać, podglądać dokładnie, jak to wyglądało, na przykład czy ktoś jadąc samochodem przekraczał prędkość, w którym miejscu, tak jak widzicie zresztą tutaj nie muszę specjalnie tłumaczyć, bardzo komfortowe rozwiązanie. W szczegółach tutaj aplikacji możemy oczywiście zmienić sobie nazwę naszego urządzenia, wprowadzić numer rejestracyjny, kierowcę i ikonkę naszego urządzenia, bo tak jak już mówiłem, lokalizator nie musi być do samochodu przyłączony, może być nawet podłączony na przykład do, może to dziwnie zabrzmi, ale bydła, na przykład do krowy i będziemy wiedzieć, gdzie krowa w danym momencie oczywiście jest. Może śmieszne, ale takie wykorzystanie też na pewno komuś padnie do głowy, jeżeli chodzi o lokalizator GPS, GSM, Wi-Fi, czyli Orlo Track 1 Pro. Dobra, wszelkie ustawienia, powiadomień, jakie w aplikacji możemy zrobić, dają nam spore możliwości personalizacji aplikacji względem naszych potrzeb, powiadomień, jeżeli chodzi o na przykład nawet, jeżeli zbyt długo samochód jest w specjalnej strefie, w takim ogrodzeniu, geostrefie, możemy sobie to poustawiać wszystko w aplikacji, czy też na stronie, albo za pomocą kodów SMS i to już daje nam spore możliwości. W chwili obecnej, jak widzicie, samochód stoi w miejscu, więc za pomocą aplikacji wiemy wszystko. Zobaczmy teraz platformę www, czyli wybieramy na stronie www.tracksolid.com język polski na samym dole, wprowadzamy login i hasło i zobaczcie, jak fajnie za pomocą strony internetowej możemy podglądać nasze lokalizatory. W moim przypadku jest to jeden lokalizator i tak jak zresztą widzicie, mamy tutaj spore możliwości. W innych filmach przetestujemy inne lokalizatory GSM, GPS od Orlo, takie, które podłączamy na stałe i takie też, które podłączamy do gniazda zapalniczki samochodu, tak więc będą wszystkie jakieś takie ciekawsze urządzenia względem lokalizatorów GPS, GSM zaprezentowane na kanale forumwiedzy.pl. Zobaczcie, w jak prosty sposób możemy w tej właśnie stronie internetowej przeglądać różnego rodzaju nasze przejazdy, ale także alerty, możemy włączyć śledzenie, wszystko to, co było w smartfonie, tylko już tutaj mamy w sposób jakby bardziej rozbudowany, ciekawszy. Wszelkie raporty możemy na przykład eksportować do pliku Excel, tak żeby wszelkie punkty mieć zanotowane, w którym miejscu pojazd był, o której godzinie, z jaką prędkością się poruszał, tak więc jest to dosyć istotna sprawa. Oczywiście widok satelitarny w mapce Google też jest możliwy i to wszystko daje nam spore możliwości, jeżeli chodzi o kwestie monitorowania, lokalizowania naszych samochodów czy też innych przedmiotów. Tak jak widzicie, mamy tutaj też możliwości różnych statystyk, wybierania od do, jeżeli chodzi o czas, wybrania naszego lokalizatora. Jeżeli mielibyśmy tych lokalizatorów znacznie więcej, to za pomocą tej strony wygodnie możemy przeglądać te lokalizatory, czy na przykład ktoś nie przekracza prędkości, wysyłać komendy SMS-owe właśnie za pomocą tej strony. Nie musimy robić tego ze smartfona czy aplikacji i jest to na pewno bardzo wygodne.
Podsumowując, lokalizator Orlo Track 1 Pro jest nie tylko lokalizatorem, ale także alarmem samochodowym. Możemy skonfigurować alarmy przekroczenia prędkości, alarm czujnika przeciążeń, G-sensor. Jeżeli samochód zostanie poruszony, uderzony, dostaniemy SMS, może lokalizator do nas zadzwonić, czy też wysłać powiadomienie do aplikacji strony internetowej. Mamy tutaj naprawdę spore możliwości wykorzystania tego urządzenia jako alarm samochodowy. Z mojej strony to tyle, niebawem inne lokalizatory będziemy testować firmy Orlo na kanale, tak więc zachęcam do oglądania. Dajcie znać, co myślicie na temat Orlo Track 1 Pro. Z mojej strony to tyle, cześć!